Miły. Pomerdało się. Tak jak widzieliście, widzieliście wcześniej już jak robię wapno. Sposobów zrobienia wapna macie kilka. Możecie zrobić sobie, w większości też tak chłopaków robią, zrobić sobie w dużym zbiorniku, czyli jakaś beczka przecięta, wanna. No, sposobów wykonania jest dużo. Tak jak widzieliście na wcześniejszym filmie, jak wam pokazywałem, chciałem wam też to pokazać, żebyście mieli obraz, ile tego wapna potrzeba, czyli na taki baniach jak ja tutaj pracuję, czyli 200-litrowy, zużywam jeden worek, można troszeczkę mniej dać tego wapna. Ja zużywam cały jeden worek na taki jeden baniak 200-litrowy i takie mieszanie starcza na zrobienie 10 metrów tynku, czyli na 10 metrów tynku potrzebujecie jeden worek wapna. Możecie dać troszeczkę mniej, też będzie to dobra zaprawa. Ja stosuję troszeczkę większą ilość, a dozwolona jest jeszcze większa. Także ja tak oscyluję tak na takiej granicy. W każdym bądź razie mi bardzo dobrze się pracuje przy tym piasku, który ja tutaj posiadam. Przy takiej ilości wapna, czyli worek wapna na 200 litrów zaprawy, jest to ilość jak najbardziej wystarczająca. Powtarzam, nie 200 litrów betoniarka, tylko 200 litrów zaprawy. I to starcza na około 10 metrów ściany do wytynkowania. I teraz, jak ja tutaj to wam pokazuję, jak to można sobie jeszcze zrobić inaczej. Ktoś, jakiś widz napisał mi, że kto mnie to uczył, że najpierw daję sobie troszeczkę piasku wcześniej przed wrzuceniem wapna do zaprawy, czyli jak robię już na przykład tam szpryc czy tynk, w pierwszej kolejności wsypujemy sobie 3-4 łopatki piasku, z tego względu, że piasek ma po prostu dużo większe ziarno od wapna i w momencie, kiedy mieszamy to wapno, od razu nam to wapno rozbija. Gdybyśmy wsypywali od razu do wody wapno, co nie jest złym rozwiązaniem, można tak robić, robi się coś takiego, jak widzicie tutaj na ściankach, czyli okleja się po prostu najzwyczajniej to wapno. My dzisiaj pokażemy wam, jak można zrobić sobie wapno do tynkowania tak, żeby wyszło super, super masełko. Wapno, jeżeli jest dobrze przygaszone, wszystkie grudki, że tak powiem, są namoczone. Wapno jest fajne, takie masełkowate. Później przy pracy pracujecie sobie bardzo fajnie w tym. Ten tynk tak szybko wam nie wysycha. Bardzo fajnie się go prowadzi. We wcześniejszym filmie pokazywałem wam, jak wsypywaliśmy do kasterek dużych. Tam były inne kasterki. Tam były kasterki 60 litrów, nie? Tak, 60. A z tego względu, że do kasterki 60-litrowej musicie nalać w pierwszej kolejności 40 litrów wody. Kasterka o pojemności 60 litrów napełniacie 40 litrami wody i dodajecie worek wapna. W momencie, kiedy dosypujecie ten worek tego wapna do tych 40 litrów wody, objętość tego jest dosyć spora i lekko zaczyna wam się przesypywać z tej kasterki. W momencie, kiedy później już osiądzie, jest około 45 litrów samej tej zaprawy, czyli to wapno wam osiądzie ładnie i z 40 litrów wody zrobi wam się około 45 litrów plus minus 45 litrów ciasta wapiennego. I takie 45 litrów ciasta wapiennego, czyli takiego czegoś, co jest teraz właśnie wymieszane, zużywacie na jedno mieszanie, na jedną betoniarkę 200-litrową. Czyli składając to wszystko jeszcze raz do kupy, wymieszane ciasto wapienne, czyli 40 litrów wody i worek wapna, po wymieszaniu, po zmiksowaniu daje nam objętościowo 45 litrów. I to jest, ja sobie specjalnie je zakupiłem dla was, żeby wam pokazać, 45-litrowe kasterki. Takie wapno, jak teraz widzicie, ono jest w konsystencji teraz takiej śmietankowatej. Takiego ciasta ciężko nakładać łopatą z jakiegoś dużego zbiornika. My robimy sobie zawsze dzień wcześniej takie ciasto, zlewamy do kasterek, równiutkie 45 litrów w każdej kasterce będzie i to jest jedno mieszanie na 10 metrów kwadratowych tynku. Dzisiaj widzicie to w takiej postaci, a jutro wam pokażę, jak to wapno będzie wyglądało już po jednym dniu.
zmieni konsystencję, będzie zupełnie inaczej wyglądało, będziecie mogli sobie ładnie szpadelkiem to wybierać. Dobra, co miło, zlewamy, nie? Zobaczcie, jak teraz to wygląda. Wapienko jest ładnie przygaszone, poczekaj, tak jak widzicie na ściankach, jest pooklejane, a ja wrzuciłem tutaj do środka jeszcze kamienie, żeby te wapno się tak nie przyklejało. Wrzucacie tutaj sobie, wlewacie wodę, wlewacie, wsypujecie wapno i robi wam się taka około konsystencja. Do tynku dawałem troszkę piasku, ten materiał się tak nie oklejał. Tutaj do wapna nie dodaję piasku. Zlewamy to, one już jest teraz ładnie przemieszane i jeszcze bardziej te wszystkie drobne cząstki przepuścimy przez węża, przez sznekę, to jeszcze bardziej tam się wszystko przemieli i mamy na jutro ciasto jak marzenie. Zlewamy, przyjacielu. Można to zrobić też w inny sposób, tak jak wam mówię, wrzucić do wielkiego zbiornika. Miło, zawibruj, co? Aha. A, bo jest sprężarka. Dobra, bez sprężarki robimy. Dobra, puszczaj, miły. No i zobaczcie, jakie masełeczko. Na sicie zostaje kamień, zostaje jakiś element niewymieszany. My sobie to zaraz w węży równiutkie 45 litrów wlejemy do każdej kasterki do pełna i mamy jedną porcję na 10 metrów tynkowania. Dobra, włączaj, miły. Tutaj były wsypane cztery worki wapna i 9 wiaderek wody. Wiaderka takie nie do końca były pełne, dlatego 9, tak? A tak dokładnie, jak macie równiutkie wiadereczka, to o, chyba trochę piasku pójdzie. Nie, idzie dobrze. A jak macie super równiutko, to 40 litrów na taki jeden worek. Zobaczcie, jak wygląda konsystencja dzisiaj tego wapna, czyli taka śmietana. A zobaczycie w dniu jutrzejszym, jak to będzie wyglądało. Mieszacie sobie takie wapienko, idziecie dalej pracować, ładnie wam się przemiesza, przychodzicie, zlewacie. Zawsze taką czynność robimy po skończeniu tynkowania, czyli kończymy tynkować, robimy sobie wapno, idziemy tam sobie dalej pracować, wapno się przemiesza, przychodzimy na parę minut tutaj spuścić tylko wapno i mamy idealnie odmierzoną proporcję wapna na każde mieszanie. Nie trzeba kombinować, sypać łopatami, tak? Na pewno zaraz ktoś też się odezwie, ja to robię na łopaty, dodaję pół łopaty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie każdy wie, jak jest z tymi łopatami. Każda łopata jest łopatą. A tutaj macie odliczone co do litra 45 litrów wapna, także nie sposób się pomylić. I zawsze ta pasta jest taka sama. Wszystko, nie, miły? Dobra. Tak jak widzieliście, wapno się ładnie wymieszało w betoniarce. Przeszło jeszcze przez sito. Na sicie wam zaraz pokażę, ile jeszcze zostaje czasami grudek niedomieszanych. Dodatkowo sznekka nam też to ładnie przemiksuje i macie ciasto, że tak powiem, luksusowe. Dobra. Nie ma co więcej gadać na temat tego wapna. Chyba wystarczająco prosto to powiedziałem, co? A jak ktoś nie rozumie, no to przepraszam. Trudno. Na razie.